Witam, witam, pomidor firma. Żuro, nie myśl sobie, że ci to przejrzy na sucho. Sprułeś się do mnie za coś, chuj w dupę. Ludzie cię zweryfikują w kryminale. Za mną jest dużo ludzi z Polski. Jeździłem 30 lat, ponad 30 lat w Polsce. Po każdym mieście. Ludzie cię zweryfikują. Teraz jeszcze parę słów od dobrych ludzi usłyszysz. Siema ludzie. Także tak, w temacie pomidora ktoś uważa, że to jest zakończone, bo żurą sobie ma nazbieranych kilku kolegów, że to tak się odbędzie, że na internecie było coś roztrząśnięte i się zakończy po jego myśli. To tak, Andrzejku, nie jest. Uwierz mi, nie jestem olat MG. Ja ostatni wyrok na recydwie siedziałem 7 lat. Ja ci już tłumaczę. Dlaczego nie zwróciłeś kolonemu, kurwa, uwagi, jak się pruł, że szpilka to frajer? Dlaczego nie zwróciłeś uwagi? Dlaczego też powiedziałeś, Andrzej, że popek jest w porządku, popkowi nic nie ciśnijcie. A człowiekowi naubliżałeś, że jest frajerem, kurwa, w sieci. Jakim ty masz prawem w ogóle takie decyzje w ogóle przed frajerami, jakimiś kurwami, co nie znają w ogóle naszego świata ludzi, poza murami? Jakim ty masz, kurwa, kto ci do tego daje władzę, żebyś ty tak się, kurwa, w ogóle publicznie wypowiadał na takie tematy? Zwracanie gitowi na wolności uwagę o higienę. Nie wiem, mieszka z nim pod dachem, wiesz. Ja rozmawiam z tym człowiekiem 4 miesiące codziennie na kamerze z pomidorem. Nie widziałem ani razu, żeby zajmował siebie ani dziecko. Jakiekolwiek swoje, czy inne. Wszystko jest z nim w porządku. Nie ma prawa nikt, kurwa, na wolności zwracać uwagi komuś, jak on o siebie dba, nie wiedząc, jak on o siebie dba, nie będąc przy nim w tym momencie i tak dalej. Chyba że ktoś się uważa za kogoś lepszego niż ludzie grypsujący, wiesz. Ale zastanówcie się. To nie będzie tak zakończone, to w internecie, to pomidor, wiedziesz, masz przejebane. To tak nie będzie. Tu się już tak poruszyłeś, Żurek, Żurą, przepraszam za Żurka, bo mi pomylił ksywa. Tak poruszyłeś temat na całą Polskę, że ja ci tylko powiem tyle. Będziesz tak samo przed tymi ludźmi, jeśli pomidor będziekolwiek musiał, wiesz, się tłumaczyć, czy on nadal grypsuje, czy ktoś ma do tego pretensje. Ty będziesz się również tłumaczył. Za to, że nie zwróciłeś kolonemu, kurwa, uwagi, że się pruł, że ci śmika to frajer. Nic mu nie powiedziałeś, kurwa, słowa. Mnie to aż szczęście, jak takie coś widzę. Ja nienawidzę cwaniaków jebanych, co dążą do upadku grypsowania. Nienawidzę takiego kurestwa, ale szczególnie koronnych. I zawsze bym takiej, kurwie, zwrócił uwagę. Jak się pruje, kurwa, koronny, że ludzie grypsują, czy to, czy tamto, kurwa. Jak może taka, kurwa, się pruć? I do tego, dlatego, przepraszam, że przykinam. Do tego wszystkiego dochodzą te twoje rozkminki medialne, podejmowanie decyzji bez ogółu ludzi w tym, ale wysprzęganie się na internecie, to jak to się załatwia, w jaki sposób. Pogadają z tobą ludzie, żurą. Naprawdę, nie uważam, że zrobić cośkolwiek temu chłopaczynie wbrew zasadom, bo ludzie nie dadzą schować człowieka wedle jakiegoś, bo nie dbasz o higienę. Na wolności mu zwracasz uwagę? A dlaczego w kryminale ludziom nie zwracasz, nie wiem, w kryminale do ludzi się nie zwrócisz z tematem, żeby to było załatwione? Tylko tak, szukasz sobie. A wiesz, o co chodzi. Tak być nie może. Nie można szpącić na ludzi i tak dalej. Pozdrawiam. To było moje ostatnie nagranie z tej waszej aferki koperkowej. Pozdrawiam ludzi. Szacunek, poważanie. Z fartem.